Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym materiale Myślak Neuroterapeuta, czyli dzisiaj będziemy rozwijać sobie dalej nasze testy nerwomięśniowe w swojej diagnostyce i terapii. A więc jest z nami Natalia, kolejny raz i dzisiaj, tak jak mówiłem, testujemy sobie w różnych wektorach poszczególne struktury. Oczywiście nie pokażę Wam przykładu wszystkich struktur, dlatego że każdy mięsień praktycznie wykonuje więcej niż jeden ruch. To znaczy, że jak każdy obszar testuje, mogę obciążyć więcej niż jednym wektorze. Nie wychodzimy od tego na początku, dlatego że na początku w terapii połapujemy najsłabsze ogniwa. Więc ja nie testuję, czy mięsień w stanie, czy układ nerwowy jest w stanie ten mięsień zaangażować, jak będę obciążał dużo włókien mięśniowych, angażując go w wielu wektorach, jeżeli nie jest w stanie tego zrobić w jednym wektorze. Dla przykładu, usiądź sobie może przodem tutaj do kamerki, blisko do mnie. I teraz tak, zaczniemy, słuchajcie, od czegoś prostego. Mięsień nadgrzebieniowy. Mięsień nadgrzebieniowy, od razu Wam powiem, że warto ten mięsień stestować, dlatego że on jest często dysfunkcyjny. Jeżeli macie pacjentów z problemem stawu ramienno-opadkowego, sprawdźcie sobie mięsień nadgrzebieniowy i sprawdźcie sobie mięsień najszerszy grzbietu i te dwa mięsień teraz testujemy. I teraz tak, nadgrzebieniowy wykonuje tak naprawdę ruch odwiedzenia i rotacji zewnętrznej. Więc oczywiście w testach my te dwa ruchy wykorzystujemy, więc jest odwiedzenie i rotacja zewnętrzna. Jeżeli testowałbym mięsień w jednym wektorze i od tego zawsze zaczynamy, to ja po prostu chcę tą rękę przyciągnąć do tułowia, a Natalia sprawia mi, stawia opór oczywiście, tak? Ja sobie obciążam lekko, mocniej, 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 lepiej. Super, tak? Możecie sobie wyobrazić, jakbyście jechali samochodem i wrzucali biegi. Jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, tak? Czyli to jakby coraz większą prędkość ten mięsień, ten pojazd nabiera, a w tym przypadku coraz więcej włókien angażujemy podczas obciążania tych struktur. I oczywiście tak jak samochód powinien potrafić jeździć na jedynce, dwójce, trójce, czwórce, piątce, to i mięsień też powinien pracować na małych obrotach, większych, większych i coraz większych. Dobra, i tu słuchajcie, działa to świetnie. Możemy dorzucić drugi wektor. Jeżeli ja w tym momencie mięsień jest odwodzicielem, to ja szedłem, jak widzicie, w przywiedzenie. Jeżeli mięsień jest rotorem zewnętrznym, to ja idę w rotację wewnętrzną. Więc sytuacja jest taka, że oprócz tego, że będę przyciągał rękę do tułowia, to będę wykonywał jeszcze rotację wewnętrzną, tak? Więc będę robił ten ruch, czekaj chwilkę, rozluźnij się, ten ruch i uwaga, ten ruch. I będę ten ruch robił jednocześnie. Trzymaj. Czyli odwiedzenie, rotacja wewnętrzna. I widzimy, że Natalii ręka działa dobrze. Czy oby na pewno? Możemy to sprawdzić przez manipulację na wrzesionko nerwomięśniowe. Utrzymaj. Trzymaj. Trzymaj. Odpuszcza. Świetnie. Tak samo słuchajcie w przypadku na przykład mięśnia najświeższego grzbietu, który wykonuje aż trzy komponenty. Przecież on wykonuje po pierwsze rotację wewnętrzną, to jest antagonista tego mięśnia, wykonuje przywiedzenie i wykonuje wyprost. Więc jeżeli chciałbym testować w jednym wektorze, to mięsień będzie wykonywał rotację wewnętrzną, przywiedzenie, a ja po prostu będę ciągnął do siebie, tak? Będę stał trochę z przodu Natalii i ten ruch będzie tak naprawdę trochę do odwiedzenia, trochę do zgięcia, taka kombinacja tych obu ruchów. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól. Ok. I widzimy, trzymaj. Widzimy, że ten mięsień działa nieźle. Czasami, jak już wchodzicie w większą wprawę, to widzicie różnicę, jaki mięsień stawia opór w sytuacji, kiedy jest normotoniczny, a jaki stawia, kiedy jest hipertoniczny. Bo jeżeli jest hipertoniczny, jest sztywny, twardy i w ogóle nie ma takiego ruchu sprężynowania, a jeżeli mięsień jest normotoniczny, to czujecie właśnie takie sprężynowanie, taką lekkość, tak, stosunkowo nerwowy jest w stanie napiąć, puścić, napiąć, puścić. Dobra. I teraz w dwóch wektorach. Jak to będzie wyglądało? Po pierwsze będę dalej szedł w tym ruchu, a po drugie dorzucę rotację zewnętrzną, tak? Czyli będę obciążał większą ilość tego mięśnia poprzez dorzucenie rotacji, tak naprawdę rozciągnięcia go przez rotację zewnętrzną. Utrzymam taką pozycję, więc idę odwiedzenie i dorzucam rotację. I on nam teraz słabnie. Trzymaj jeszcze raz, nie pozwól, zobaczcie. Samo odwiedzenie, super. Jakbym chciał zrobić samą rotację, super. Odwiedzenie, rotację, już jest słabo, dlatego że przy niewielkim napięciu Natalia jest w stanie zaangażować ten mięsień, a jeżeli obciążę więcej włókien, to dla niej jest za dużo i mięsień układ nerwowy puszcza. Nie obciążamy aż tak mocno tego obszaru. Czyli jest nieźle, ale może być lepiej. I się może okazać, że w czynnościach dnia codziennego ten mięsień daje sobie fajnie radę, ona jest w stanie to zrobić, ale na przykład idzie na siłownię, już ma jakieś ruchy pociągnięcia, przyciągnięcie do siebie, robi kilka powtórzeń i już czuje na przykład dyskomfort,
ale przenosi obciążenia na drugą rękę, chce ten mięsień odciążyć. Nie jest on w pełni sprawny. Jakby chciała ćwiczyć podciąganie, to mogło być ciężko z jakimkolwiek, no nie? Jednym chociaż. Dobra, jeżeli oczywiście zrobiliśmy dobrze technicznie przez plecki. I teraz tak, inne obszary. Oczywiście to nie jest zarezerwowane tylko dla kończyny górnej albo dolnej. Każdy mięsień możecie w ten sposób testować. Na przykład idźmy sobie w szyjkę. Sprawdźmy, słuchajcie, sobie mięsień MOS. Mięsień MOS jest taki, to jest taki mięsień, który wysuwa głowę do przodu, wykonuje duże zgięcie, wykonuje skłon boczny i rotację maksymalną. I teraz widzicie, nawet tu pewnie na rysunku, tak, w filmie widać, że mięsień po stronie prawej się fajnie napiął, mocno się napiął. Myślę, że trochę za mocno tutaj na górze się napiął. Ale teraz tak, mogę obciążyć go jednowektorowo, gdzie przyłożę w okolicy jego przyczepu, czyli do wyrostka skroniowego, opór i będę szedł sobie do wyprostu, trzymaj. I widzimy, że zobaczcie, działa fajnie. Robię sobie skrócenie tego mięśnia, skracam włókna, skracam włókna, skracam włókna, utrzymaj taką pozycję, nie pozwól i zobaczcie, ten mięsień znowu działa nieźle, jest normotoniczny. Czyli znowu jest w kondycji przyzwoitej, jest fajnie. Czy jest bardzo dobrze? Tego nie wiem. Mogę sprawdzić to przez obciążenie wielowektorowe. Utrzymaj jeszcze raz pozycję wyjściową. Jak widzicie, pozycja wyjściowa, czy decydujecie jeden wektor, czy dwa, może można było pokombinować z trzema, ale w niektórych sytuacjach nie ma to znaczenia, ona jest zawsze taka sama, ale później to, co wy robicie, ile ruchów aktywujecie, to już ma znaczenie. Mięsień będzie działać w każdej pozycji z dowolną ilością wektorów, jeżeli jest w pełni sprawny i układ jest w stanie go dobrze zaangażować. I tu zobaczcie, ja będę szedł do wyprostu, ale będę jednocześnie wykonywał ruchy rotacji w stronę prawo, tak? Ten mięsień robi rotację w stronę lewo, to ja będę szedł rotację w stronę prawo, żeby go obciążyć. Trzymaj i to jest trudno utrzymać na dali. Trzymaj, jak my robimy, zobaczcie, samą rotację, nic się nie dzieje. Sam wyprost, nic się nie dzieje. Komponentę, trudno utrzymać na nie pozycję. Zobaczmy sobie drugą stronę. Od razu pójdziemy w rotację. Trzymaj, nie pozwól. A zobaczcie, a druga strona jest fajna, działa, czy nie jest hipertoniczna? Trzymaj pozycję. Nie jest. Czyli widzimy, że tylko coś się dzieje po stronie prawej. To nawet palpacyjnie czuć. To jest strona lewa. Czujesz to? Mhm. A to? Mhm. Czujesz różnicę, nie? Czyli my widzimy, że on jest dużo bardziej napięty. Przesuwalność tkanek jest też mniejsza w kierunku doogonowym. Tu się fajnie przesuwa, tutaj niekoniecznie, dlatego że testy nerwomięśniowe, one się będą oczywiście pokrywały z jednodnią styką, z waszymi testami, z badaniem zakresu ruchu, z badaniem przesuwalności tkanki, z obserwacją, bo też może widać to jest, że po tej stronie tego napięcia zmienia tego więcej. Jakbyśmy się dobrze przypatrzyli, może to jest widoczne, więc tych rzeczy może sprawić dużo. Ale dla pacjentów to też jest fajna informacja, jak łatwo im jest jakiś ruch zrobić, to jest naturalne, i jak trudno jest jakimś ruch inny zrobić i jak go utrzymać. Więc to jest kolejna rzecz, dzięki której można rozbudować swoje testy nerwomięśniowe, żeby były jeszcze bardziej skuteczne. Pewnie zastanawiacie się, kiedy to się robi i teraz niektórzy mogą myśleć, o Boże, to ja teraz będę musiał testować te wszystkie mięśnie tylko w jednym wektorze albo w wielu wektorach. To niekoniecznie. Zawsze testujemy od testowania w jednym wektorze, ale jeżeli jest taka sytuacja, że na przykład już wszystko w jednym wektorze działa, czyli testujecie tego pacjenta odcinek szyjny i w jednym wektorze działa długi szyjej, nadpodnykowe, pochyłe, MOS, prostownik, czworoboczny, dźwigacz łopaczki, a pacjent dalej czuje jakiś dyskomfort i czujecie, że zakres ruchu jest nie w porządku i idziecie dalej neurostyką, to oczywiście można część z tych struktur kluczowych zbadać sobie w wektorach przynajmniej dwóch i zobaczyć, i się może okazać, że ta dysfunkcja się ujawni. Czyli jak wy się troszeczkę bardziej postaracie, obciążycie więcej włókien, troszeczkę zrobicie, można powiedzieć, intensywniejszy trening tego układu nerwowego, to wtedy dopiero to wyjdzie, tak? I tak samo się może okazać, wiecie, to jest bardzo podobne w sytuacji tym treningowej. Kiedy test robicie, na przykład ktoś ma fajny przysiad, dorzucacie mu obciążenie typu 10 kg, ten przysiad jest dalej fajny, ale dorzucacie mu obciążenie typu 20 kg i ten przysiad już nie jest fajny. Tak? Już ktoś kombinuje, kompensuje i tak dalej, mimo tego, że to nie jest duże obciążenie, to dla jego nerwowego to jest dużo. Natomiast my oczywiście tutaj testujemy ciężar ciała sam tak naprawdę i jeżeli chcielibyśmy funkcjonować bez bólu, mieć dużo energii i tak dalej, to te mięśnie powinny działać więcej niż jednym wektorach. Wtedy wiemy, że układ nerwowy jest zdrowy, jest w stanie tak naprawdę kontrolować pracę naszych mięśni i to się przekłada na nasze życie codzienne.
Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że wykorzystanie właśnie wielowektorowego testowania przyda Wam się i rozbuduje Wasze testy nerwomięśniowe, dzięki czemu będziecie mogli złapać ten słaby element, tą dysfunkcję, z którą przychodzi do Was pacjent, bo czasami to nie jest takie proste. Trzeba się troszeczkę postarać, pokombinować i takie myślenie powinno Wam się przydać. Dajcie mi znać w komentarzu, czy tego typu testowanie sprawdza Wam się w gabinecie i czy jesteście w stanie przełożyć je do pracy z realnymi pacjentami. I oczywiście, słuchajcie, filmy na YouTube są super, mogą rozbudować Waszą pracę, a jeżeli czujecie niedosyt i chcielibyście nauczyć się pod okiem instruktorów, którzy pracują przynajmniej dobrych kilka lat w ten sposób i być prowadzeni za rękę i uczyć się na testowaniu kursantów, ale też pacjentów z zewnątrz, to widzimy się na kursie NITU, na kursie nosowskiej terapii, 5-modułowym szkoleniu, gdzie po prostu będziemy testowali wszystko i jeszcze więcej, bo będzie struktura, będzie praca wisceralna, będzie praca układem autonomicznym, będzie praca psychosomatyczna i to wszystko będzie ze sobą ładnie połączone, a oczywiście wszystko będzie opierało się na testach nerwomięśniowych, na działaniu układu nerwowego i do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach Myszek Neuroterapeuta i do zobaczenia na sali szkoleniowej. Trzymajcie się. Hej.